Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na polu, oczywiście z ziemniakami. Karol już tam leci. Ogólnie napiszcie, czy to jest takie bardzo inteligentne, żeby zrobić coś takiego. Tak, Karol, ciebie się dotyczy jak coś. Dobry. Ale o co się rozchodzi? No, o to właśnie, że zrobiłeś takie przejazdy, że zostawiłeś, nie wiem, dwa paseczki po bokach. Widzowie, ja to po prostu wytłumaczę, bo dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest nowa technologia. No. I tak się, widzowie, robi, tak się robi. No. Niektórzy tego nie rozumieją. Rozumiem. Bo ja robię sobie jak chcę. Rozumiem. Wy napiszcie hashtag widzowie nowe, a wam szybne serduszko do tego komentarza ze względu na to, że będziemy lecieć dzisiaj na pewno na nowe pole i ogarniać temat też i lasu, bo tam jest dosyć dużo drzew nawalone, to w późniejszym etapie odcinka na pewno to zobaczycie. Wyszła pewna delikatna afera ze względu na to, że Jadwiga nas oszukała, to chyba małe słowo, no sprowokowała nawet, można powiedzieć, do dokonania rzeczy tak nie do końca nawet legalnej. Oszukała to jest małe słowo, zmanipulowała nas, tak. Widzowie, i to w sposób karygodny. Przekupiła policjanta po to, żeby... Po to, no, żeby doprowadzić tak jakby do sztucznego wypadku i żeby później nas wrobić w jakieś podpisanie lewych papierów. No to w ogóle jest zacna, widzowie, historia. I skąd to wiemy? Bo Karol ją w ostatnim odcinku u siebie zauważył, jak ona normalnie... No, motorem jedzie. Jedzie sobie normalnie drogą polną i ona chyba specjalnie jechała właśnie, żebyśmy ją zobaczyli. Bo to nie ma innej opcji. Jakby chciała unikać tego tematu, to mi się zdaje, że ona by jeździła z dala od nas. A przecież wie, że tu mamy pole, jeszcze ciągniki były. Powiem wam, że dobre jaja. Znaczy tam... Podpis za tamto pole, co już wybudowaliśmy sobie tak naprawdę, no skup, no plac jest pod skup jak na razie, ale już niedługo oczywiście będzie wybudowany skup i widzowie, silosy już zamówione, firma już tam powinna działać powolutku. To widzowie, jest wszystko legal 100%, sprzedała pole, podpisaliśmy papiery, wszystko jest normalnie. A jeżeli chodzi o kwestię tego pola, no my z Karolem dzisiaj doszliśmy do wniosku, że jedziemy je uprawiać. No tak. No bo to też jest... Daliśmy pieniądze, podpisaliśmy papier. Nie nasza wina, że tak naprawdę ten gościu nie był właścicielem tego pola, ale to wszystko było ukartowane, no bo to było ukartowane przez nią. Dawaj. Wysypiesz od razu? Ile masz? 77. I tak na drugą musisz sypać. O! Dzisiaj, widzowie... Zmieści się. O! Po wszystkim, pełno. Aha, teraz pytanie, musisz tu jakoś dokopać to wszystko. To ja dam radę, to bez problemu. Bo tu jeszcze wrócisz, jeszcze jeden kartofelek jest i możemy wracać na gospodarstwo i zajmować się, widzowie, innymi rzeczami. To jak Karol ostatnio gadał u siebie na odcinku, obornika mamy od groma, także ten obornik położymy sobie na pewno na ściernisko, no bo stać nas, tak w skrócie mówiąc. Oporowo całodobowo, jak to mówią widzowie, roboty to jest naprawdę. No ja powiem ci, że ja opór mam załączony, ale u ciebie oporu to nie widać. Ale przepraszam, bo... U mnie się oporu, za przeproszeniem, nie da zrobić. Także ja mogę powiedzieć, widzowie, pozdrowienia dla wszystkich oporowców, którzy nas oglądają. Pozdrowienia, mam nadzieję, widzowie, że chociaż wy jesteście oporowcami, bo Michał nie. Mam nadzieję, że już mało brakuje, widzowie, też i do 200 tysięcy subskrypcji i 100 tysięcy subskrypcji u Karola. Tak, no kurde, ja się nie mogę doczekać, widzowie, ja się popłaczę, jak będę miał 100 tysięcy subskrypcji na live'ie. Zrobię live'a i się popłaczę, widzowie. Ze szczęścia? Ze szczęścia, no to już nie wiem. Myślałem, że ze smutku, że już nie będziesz miał kolejnego celu w życiu. Nie, mam dużo, ale widzowie, najpierw bym marzył o tym, żeby mieć 100 tysięcy subskrypcji, ale pewnie moje marzenie nigdy się nie spełni, widzowie. Patrz, co jeszcze pokopię tym, bo ja w ostatnim odcinku do nic nie pokazywałem, jeżeli chodzi o kopanie. Możesz pokopać, pozwolę ci. Aha, dziękuję. I tak nie wysypię. I tak nie wysypiesz, właśnie, tutaj nic się za bardzo nie daje, że ty sobie podjechałeś. Dodaj gazu. Dobra. Czekaj, bo ja to naklikałem coś. O, no, dobra, to jest gazem. Wyłączone, no nie? Wyłączone, dobra. Jeszcze polecimy sobie tam od drzewka i będzie pięknie. A znasz taką piosenkę? Plastikowa Biedronko, ty znam. Moja kochana. I czemu tak się męczy? Co, Ursus? Aaa, bieg trzeba było zmienić. Widzisz. Nic. Bo to trzeba troszkę, wiesz, troszkę pomyślunku, to nie ma tak tego, że to się siądzie i to się jedzie. No bo on mi, Karol, ogólnie sam z siebie biegi zmienia i dlatego. To dlatego, bo ja mam manual. Tak. To jest ta nowa technologia, ogólnie skrzynię automatyczną założyliśmy, widzowie, do 30, bo to jest kolekcjonerska, także musi być wyjątkowa po prostu. Ej, a kto tam stoi? Gdzie? Chodź tutaj! Chodź tu!
Ty, jakaś baba. Stara. Może ta Jadwiga cała. Jadwiga pewnie. Ale czego ona tu chce? Poszedł, nie wiem w którą stronę. O, jadę drabedę z góry jechał, to może będzie lepiej. Nie wiem, on może jest przeładowany. Może ta 30 jest za mała. W ogóle moglibyśmy sobie kupić jakiegoś Ursusa takiego starszego. Jakiegoś Michał, na przykład czterocylindrowego. Spójrz teraz tylko tak po cichu, w prawą stronę. No. Zobacz. I tam, po prawej stronie w krzaczorach. Zobacz, stoi. Zobacz, tam przy drzewach. Czekaj, sobie wyjdę na dach. No, tylko po cichu, po cichu. I zobacz, tam, o tam, po prawej stronie. A no. Zobacz, chodzi. Patrz, poszła. Widzisz? Poszła. Poszła, poszła. Ona coś od nas chce, ona coś na pewno chce, może pieniędzów. Ej! Że to nas tak obserwować? Jadwigo! Daj mu wpalnik, daj mu wpalnik! Daj gazu! Ja mam gaz ściśnięty do maksa. Dawaj, dawaj, teraz światłami ci pobrygam. Nagrywam TikToka! O, wiesz? Pobrygaj, pobrygaj! A no. Weź truknij, truknij! Awaryjne! O! Kurde, widzowie, już filmik na TikToka 1 500 000 wyświetleń. I dodam taką piosenkę pod tego TikToka. Chcę być twoją słodką, mleczną czekoladką. Myślę, że to będzie dobra nuta pasująca do właśnie tego Ursusa. Idealna. Znowu tam biegnie do ciągnika biegnie chyba naszego. Poszła. Patrz i w las. No i już teraz już nie widzę. Karol, to jest jakaś świńska wariatka, jakaś świńska wariatka. Ja bym to nazwał afera świńska. Tak. Z Jadwigą. No. Czekajcie, to już wykopane, widzowie, żeby tak nic nie przegapić z tych ziemniaków, bo to szkoda później. Szkoda szkodować. Szkoda szkodować, szkoda. Nie, dobra, tu już jest ogarnięte, jeszcze od tej strony sobie machnę, delikatnie. Jadę na wprost i możemy tak naprawdę zmykać na gospodarstwo. Ty, Karol, możesz już jechać na gospodarstwo i ładować od razu obornik. Dobra, poszli szybciej. Na rozrzutnik. No tam mamy sporo rzeczy, Karol jeszcze będzie musiał, widzowie, skoczyć do sklepu, bo to na tym polu to troszeczkę nam się zejdzie, także musimy sobie coś kupić do picia. Na pewno, nie wiem co on tam wybierze w tym sklepie, daję ci pewną swobodę dzisiaj. Czy na pewno? To za bardzo nie zaszalej, stary. Tu mnie na polu to można. Oj, to i nawet i drogo główną się praktycznie wcale nie będzie jechać, bo to jest przy no tym. No tak, no to przy można. Przy chałupie. Czekaj, tylko pomyśli, chyba... Z 8 na głowę to będzie za mało chyba, kurde. Ale teraz jest ciepło na dworze, to trzeba się dobrze nawadniać, nie wiem czy słyszałeś. Z 10. Z 10? Mało? No dobra, najwyżej traktor się zostawi później jak zrobimy to. Tylko najgorzej, że tam widzowie też wycinka drzew jest wgrana i... żeby sam na łeb jakieś drzewo nie żeby spadło. To jedna sprawa, żeby się piło nie poprzecinać. Tak, żeby się piło nie poprzecinać, ale to już wiesz, już może lepiej sobie palca uciąć, niż żeby drzewo na łeb spadło. Dobra. Dobra, ziemniaki to ja wysypuję w silos od kiszonki. Dobra, niech się kiszą, to widzę, po to właśnie porobiliśmy. Nie, no, na razie. Na razie postawię go tu. Nie, to jest ta jazda tą 30, to jest jakaś paranoja i tragedia. Widzę, musimy sobie do takich mniejszych prac polowych kupić jakiegoś ursusika małego. O, jeżyk na naszym gospodarstwie, jeż. Cześć, jeż. O, jaki fajny. As, kurpiecie. W łapy chciałeś wziąć? A. Igły, kurde, nastroszył. A, złapała drogi, to teraz idzie ta 30. No i co, ziemniory, widzowie, za nami. Tak naprawdę z prac polowych to poogarnianie tego nowego pola. Może jeszcze coś zasiejemy i w kolejnym miesiącu można się powoli szykować do akcji. Widzowie, kukurydza, a teraz mam... Kukurydza. Mam dla was taką przyśpiewkę, widzowie. Nie spać, zwiedzać. No, mam nadzieję, że... Ale to wiesz, widzowie mogą dokończyć w komentarzach tak naprawdę, jeżeli mają ochotę używać takiego słownictwa jak ty na co dzień. Jadą, jadą z orężadą. I Karol pierwsze co wchodzi i się budzi rano to zawsze. Jadą, jadą, jadą. A jak? I dojechać nie może. I nie mogę dojechać. Tak to w życiu bywa. Dobra, czekajcie, czyli tak, akcja ziemniak zakończona. Naładowałeś ten obornik? Nie. A. Powiem ci dlaczego. Dlaczego? Aaaa! Ja nawet już wiem chyba. Dlatego, że ktoś tutaj na gospodarstwie naszym się kręci. A, to ty obserwujesz z góry, dobra. Czekajcie, gasimy, widzowie, ciągnika. To, bele, bele, patrz! Tam be, na bele spójrz! Nie ma. Schowała się. Ale co ta Jadwiga od nas chce? A gdzie ty jedziesz? To rozrzutnik. Po tego? A to nie lepiej tego nowego wziąć? O, właśnie.
To teoretycznie i na dwóch można było robić, no ale ktoś musi do sklepu, widzowie, pojechać. Dobra, to ja pojadę do sklepu. Dobra, gdzie jesteś? Tutaj, przyczepię go do przyczepi. Do Zasławów. Ale co? Maseja. Ale po co, jak tym robimy? No też chciałem go poczepić. Nowego rozrzutnika, nie traktora. Dobra, okej. Ja czemu tu krowy, kurde, tam wylazły? Bo ich nie pilnujesz. Już jest wszystko ogarnął? Nie, bo ja już, kurde, tu żyję, że do sklepu, bo jadę zaraz kupię. Dobra, wsiadam w bębki, jadę do sklepu. Gubisz się powoli, dobra, teraz załaduję, widzowie, ten obornik i będziemy się widzieć powoli do polu, bo że tam z jeden wam pokażę, jak to się ładuje. No ale pryzma obornika jest dosyć spora. Nawet bardzo duża, bym powiedział. O kurde. Mam nadzieję, że idzie, podczepić. Później wpadniesz z piłą. Ło, to ty tym będziesz jechał? Kurde. A co? Zobacz. No stary, nie szarżuj tak. Uważaj. Żeby tu nic nie zwalić. Oddaj gazu, stary, ale spokojnie. Dobra, czekaj sobie. Dobra. Jakbyś tu ustawić? Nara? Dobra, leć. Czekajcie, widzowie, no i teraz pora ładować, raczej dużo łyżek. Może tutaj nie będzie, chociaż łyżek to bardziej takie widełki, no nie? Dobra, dajmy sobie tak i sobie możemy wlatywać. No i czego to nie idzie? No to widzowie, ładnie się zapowiada, dlaczego to w ogóle nie działa? Jak to są widły do obornika właśnie. Może to trzeba, widzowie, całkowicie otworzyć? No, tak żem właśnie myślał, czy no... Wiadomo, w prawdziwym życiu to by się dawno to naładowało, widzowie, jeżeli chodzi o to. No, ale tutaj jednak to nie jest prawdziwe życie i tak... Trochę trzeba to pootwierać na maksa, żeby to działało. Ja już myślałem, że złe widły dobrałem, albo że coś się zbugowało. Ale na szczęście, moi drodzy, nie. Togle Tytan, jeżeli chodzi o dzisiejszą akcję. Musimy trochę na wysięgniku podnieść, stróżki upuścić. I teraz powinno być ok. Będzie sypać? Będzie sypać. No i co, widzowie, jeżeli chodzi o ładowanie obornika, myślę, że to nie jest zbytnio ciekawa akcja. Tutaj parę łyżek trzeba będzie, żeby to wszystko napełnić. No i będziemy się widzieć już, widzowie, na polu... Teoretycznie naszym, jakby nie patrzeć. Ruszyli, widzowie, konie po betonie. Jedziemy w lewitę. Kierunek włączamy, ja sobie tutaj skrót troszeczkę robię, ze względu na to, żeby tak jakoś za bardzo nie manewrować. I powoli będziemy ruszać. Do styrta obornika naładowane jest tutaj od groma tego wszystkiego. Jak widzicie, albo i nie widzicie, bo coś mi się zbugowało i nie mogę tego kliknąć. Czekajcie, będę musiał ruszyć drugi raz, ale wyjdę i wejdę. O, 20-100 jest naładowane. O, trochę łyżek trzeba było naładować. Najlepiej to było na dwie ładowarki to wszystko robić, teleskopówki, ale jeden klasik też jak najbardziej mordy wystarcza. Jaki zamysł jest ogólnie na to pole? Też ja wam tego za bardzo nie przedstawiałem, ale zaraz wam to, widzowie, przedstawię. Zaczniemy sobie z obornikiem pewnie od tej strony. Też to pole delikatnie w jednym miejscu jest podlane, także też jest trochę lipa. Jak się zabrać za tak nierówne pole? Dobra, czekajcie, tak. I ciach. No tutaj właśnie te zawiasy ja chcę wszystkie zniwelować. Trzeba to jakoś tak... Tam jest też, kurde, budka myśliwego i pytanie, czy nie będzie problemów, jeżeli tą budkę byśmy tak może przestawili bardziej w głąb lasu, żeby ten myśliwy się nie obraził. No żeby nie było, wiecie, żadnych problemów, no bo z myśliwym albo właśnie z jakimś tutaj... Nito! Nito! Stoj! Halo? Co ty robisz? A, pani Jadwiga! O co to chodzi właśnie? Co robić na moim polu, gnido? Panie Jadwigo, ja mam papiery nawet przy sobie, wziąłem specjalnie z domu, żeby nie było żadnych problemów z tym polem. Daj te papiery. Nie. Pokaż. No nie, pani syn podpisał papiery, kupiliśmy od niego to pole. Ja nawet nie mam syna tu we wsi, ty gamoniu. Panie Jadwigo, mnie to nie interesuje, zrobiła pani prowokację, napuściła pani policję, spowodowała pani wypadek, żeby w ogóle, nie wiem, nam narobić problemów, po co to wszystko? Słuchaj, zaraz się wścieknę na ciebie. Ale po co to wszystko?
To gówno! To po co mnie denerwowałeś? Po co tam te ale, pole moje? Ale ja nie rozumiem, no sprzedała nam pani tamto pole pod budowę skupu. Postawiliśmy kostkę, wyrównaliśmy teren, nawiedziliśmy ziemię, płoty, wszystko, barykady porobione. A pani teraz przychodzi nie. z pretensjami, że nie, słuchaj, że to pani chce odzyskać ja pole. Sobie... Nie, się inaczej umawialiśmy. Ty miałeś na tym polu ziemniaki sadzić. Ale jak ziemniaki? No przecież to było pod skup robione. No gadaliśmy, że to miało być pole, ale plany się pozmieniały. To powód. Bo się wsiaknę zaraz na ciebie. To powód, żeby przy panią udawać swoje, no nie powiem co? Zostawi pani ten ciągnik. A właśnie zaraz przewalać ten ciągnik. Tak, przewali. To przecież jak to tyle ton waży, to pani sobie może przewalić co najwyżej w pysk. Proszę tym nie ruszać, bo amortyzatory... Ale właśnie będę szarpała, bo... Nie! No nie, no pani tutaj nie cuduje, naprawdę, no ileż można tutaj... Ty nie cuduj, to ja teraz wzywam policję. A właśnie, zamknij tą polską mordę, bo ja teraz dzwonię na policję. Ale co pani policja? No nie mogę, bo kolejnego pani przekupiła. Halo? Halo, dzień dobry. Pani jest świrnięta jakaś, dobry. Matko Bosko, i pani jest nienormalna. Himmel Jadwiga, proszę pana, napadli na moim polu. Gnój. Proszę adres. Proszę pana. Proszę podać adres. Pan się nie zadaje takich głupich pytań. Proszę podać adres, przyjedziemy. Pan nie zadaje takich głupich pytań, proszę mnie namierzyć. Dobrze, namierzamy panią, wysyłamy za stan, do widzenia. Ale proszę pana, pan nie wie nawet po co. Proszę powiedzieć. Ale pan, co pan tą mordę cieszy za tym telefonem? Pani jest normalna w ogóle? Jak napadliśmy na panią? Przecież ja jestem proszę sam. Pan, zamknij się, bandytko. Proszę pana, halo. Namierzam panią. W ciągu chwili będzie zastęp. Słyszy pan, napastują mnie, psychopaci. O kurczę, co? Zaraz będzie zastęp. Proszę pana, na moim polu gówno swoje wyrzucają. Do widzenia. To nie jest pani pole, to jest wariatka, psychopatka. Ja mam podejrzenia, że to są psychopaci. Że oni nie wyrzucają gówna, ale krowiego albo coś, tylko oni sami do miski trają. Zaraz będzie zastęp, do widzenia. No nie, no to... Pan psychiatryk tu wezwie. Co pani w ogóle gada? Czy pani ma jakiś szczelność w ogóle? Moje pole, proszę. Zamknij się! Proszę pana, do widzenia. Do widzenia. Proszę pana, pan się nie rozłącza, słucha mnie pan. To jest moje pole, ze dziada pradziada, te dziady tu wjechały i one się tu... Dobra, Jadwiga, łódka i wiesz co. Do widzenia. No Jadwiga! Już jedzie policja i ty musisz zawsze narobić ambarasu? Ty jesteś stara konfidentka! Ty jesteś właśnie stara! Stara 60 jesteś! Zamknij tą e-konfidentka! E-60! Internetowa... Tylko nie 60, dobra? Persona! No! Przyjechały głupasy, już będą problemy, bo zaraz... Panie! Dobry, witam! Dzień dobry, witam pana! No, moim pole! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pana ta psychopatka znowu robi aferę, no ileż można jej słuchać? Dobra, mówić, co się dzieje, jakiś kurde, coś tu, jakieś afery? Kupiliśmy to pole, panie nie słucha, od jej syna wielmożnego, za dobrą sumę pieniążków, zapłaciliśmy mu te pieniądze, jeżeli chodzi o tą osobę, ta podpisał się za właśnie swoją mamusię, czyli za panią Jadwigę. I my uprawiamy to pole, które zgodnie z prawem i przepisami Polski kupiliśmy. Jak państwo papier podpisali? Czy jakiś papier na to jest w ogóle, czy coś? Tak, jasne. Ja mam też nagraną rozmowę, wszystko. Proszę, tutaj są dokumenty. Proszę pana, mój syn w Warszawie studiuje, nie tutaj. Czy powiem wprost, taki dokument to może sobie pan, że tak nie powiem, w żopę wsadzić, proszę bardzo pana. Bardzo dobrze, proszę pana. Proszę pana, to chyba coś się panu pomyliło. To se może ja mam za... zapraszam pana, ja z rozrzutnikiem mam drugi dokument. Wysiądzie pani z ciągnika. Proszę pana, nie, takie coś to nie może chyba być. Ustaliliśmy, no może, ustaliliśmy. Ale wysiądzie, ej. Pani Jadwigo. Strzelam, uwaga. Pani Jadwigo. Proszę się uspokoić. Matko Bosko, co się dzieje? Panie policjancie, zapraszam pana na chwilę. Proszę pana, o co tutaj chodzi? No jak ten dokument? Proszę jakby pana, go podpisaliśmy, ten dokument. Normalny jest dokument, tak jak wzór internetu jest. Ale poczeka, pokaże mi pan go jeszcze raz na spokojnie. No proszę zobaczyć. Proszę pana, czekaj, da pan mi na chwilę ten papier. Gdybyśmy poszli za radiowóz, bo z nią się nie da, no. Ja wezmę kluczyki tylko od traktora.
Weź pan kluczyki, zamknij pan żeś tego. Ja mam rozrusznik serca wstawiony. Dobra, nikt cię nie będzie, stara flądro. Zapraszam pana. Pana. Panie policjancie, tutaj proszę sobie nowy w policji. Papier zgiąłem. Proszę tam otworzyć sobie jeszcze papier z tymi dokumentami, bo coś w środku jest, taki podarunek. Okej. No tutaj dobrze, to tysiąc będzie zgadzać, to aha, dobrze, papier będzie, aha, faktycznie jest podpisane. Tak, i my już w gminie nawet załatwiliśmy, bo pozwolenie na wycinkę drzew, to wójt też mówił, że wszystko spoko. Żeby wyrównać to pole, bo to kształty takie. Czyli tu się, kurczę, wszystko zgadza, to skąd ta afera, proszę pana? A proszę pana, pokazać panu papier jeszcze inny, jak podpisaliśmy? Prosiłbym. Proszę pana, ja panu pokazuję. Proszę, i to jest podpis jej dokładny i papiery wszystkie były normalnie w urzędach i tak dalej, że my kupujemy od niej pole tam, gdzie skup teraz budujemy. No skupu jeszcze nie ma, to może pan nie kojarzy, ale to w tamtych okolicach po prawo. Okej, proszę pana. I co, i ten nie jest podrobiony nic i tak samo tamte dokumenty też poszły do urzędów wczoraj. Ja powiem panu wprost, tu się proszę pana wszystko zgadza, ja nie mam tu do tego nic, żadnych zastrzeżeń. No właśnie. Jest jej podpis, tylko jakoś paskudnie się podpisała. O, idzie, wstała. Już idzie. Pani Jadwigo. Skąd tutaj te doniesienia? Jak tu się wszystko zgadza, proszę pani? Pole zostało sprzedane. Nic się tu nie zgadza. A, panie policjancie, jeszcze ona przekupiła jakiegoś pana kolegę tego z komendy, żeby nas, nie wiem, no oszukał, że ona w ogóle zginęła w wypadku. Nie wiem, czy pan słyszał tą aferę. Czy pan policjant, który nic nie powiedział na komendzie, że brał w takim czymś udział? Nic nie powiedział, ale słyszeliśmy od ludzi. Proszę pana, ja do tego dopuszczę, jestem nowy, co prawda, ale ja proszę pana, tego tak nie przepuszczę. I prawidłowo. Nie dopuszczę do takich sytuacji i będę naprawdę wysokie konsekwencje. I nie dość, że do policjanta, który został przekupiony, ale największe konsekwencje będzie dla tej pani. Dobra! Wywal tego cwaniaka! Pani Jadwigo, ale jakiego cwaniaka? Bo ja tutaj żadnego cwaniaka nie widzę. Pani Jadwiga jest jedyną cwaniarą tutaj. Znaczy ja nie wiem, czy pani zdaje sobie z tego sprawę, ale pani dziś z nami jedzie na komendę. No ale właśnie. Ale pani to polską mordę ale jest pani... Jest pani podejrzana o naprawdę niemałe oszustwa i pani dzisiaj z nami po prostu jedzie na komendę. Zabij się teraz, cielu! I teraz weź tego krętacza za łeb, pakuj go do radiowozu i won za bramę stąc, weź się. Jakiego krętacza, jak są wszystko dokumenty, to wszystko są. Dobrze pani Jadwigo, wasza wysokość. Panie Michale, dzisiaj pan jedzie z nami. Co? Dobrze pana, co? Co pan? Pani wysokość, mój. Przepraszam panią na emocji, panie Michale, pan jedzie dzisiaj z nami. No i pan. Gdzie? A, żartowałem, pani Jadwigo, zatrzyma się pani, bo to pani z nami jedzie. Chyba, że chce pani w ten rozrusznik jeszcze raz parę dolarów dostać. Ale zamknij tu polską mordę, cwaniaku. Dobra, trzy, albo się pani zatrzyma, albo trzy, ale dwa, jeden. Panie Michale, przytrzymaj ją, panie radiowozu podjadę. Dobra, trzymam ją. Ale miły widok, ale miły widok. Panie Jadwigo, i po co było szaleć tak? No pani powie. Udawać jakieś wypadki, szantażować, cwaniakować z wymiarem sprawiedliwości, przekupywać policjantów. No po co to było? No pani Jadwigo. No zabieraj ją pan. Po co mi ten... Nie wiem, żeby panią odsudzić może. Wsiada pani, raz. Dobra, zawijaj panią. Raz. Hej, wysiada. Do widzenia. To wsiada, wsiada ci, wysiada, pajacu. Wsiadaj ty, stara, proszę. Raz. To nie jeszcze jakieś problemy ma? Nie, no wziął już do radiowozu. Ja pierdzielę, widzowie, no po prostu... Jeszcze ciągnikiem mi do tyłu cofnęła, dobrze, że w drzewo nie walnęła. Ale co ja zaraz powiem Karolowi, jak on przyjedzie z pługiem. Ciekawe, za ile będzie na tym polu. I piłem ją wziąć, co to jest? Ja znowu jadę? A, bo z tamtej strony w sumie zajechali, to i z tej będę jechać pewnie. No i widzowie, powiem wam, że tak, no dziwna jest ta Jadwiga. Ja nie wiem, czy to jej syn podpisał, czy to nie jej syn, nie mam bladego pojęcia, tak szczerze. No ale tu nie chodzi o to, kto podpisał, tylko chodzi o to, że było zapłacone za pole. I chodzi o to, że ona nasłała tutaj tą osobę, także to wszystko, widzowie, było... Może no nie w 100% legalne, ale tak na 90% chyba przyznacie mi rację, że było to legalne.
zakup pola był normalnie zrealizowany. A to, że to ona ukartowała wszystko, myślała, że na tym dobrze wyjdzie, poprzekupowała policję, porobiła jakieś wypadki, to jest w ogóle wariatka, jakaś wariatka. O kurde, jak zalało u gościa. Ja pierdzielę, jak tu pozalewało, widzowie, co to jest w ogóle? Ja wiem, że deszcz są i tutaj na polu też jest gdzieś tam spadek, to jest zalane. No ale kurde bela, bez przesady, no widzowie. No i te kształty tego pola też mi tak nie za bardzo odpowiadają. Zaraz z Karolem będziemy robić wycinkę, tylko ja czekam na niego. Wytniemy parę drzew, żeby to jakoś wyrównać. Jakoś przejdziemy się tędy, żeby w ogóle zaplanować, jak w ogóle tą wycinkę przeprowadzić, bo też kurde... Powiem wam, że... A, ta strona jest równiutka, pięknie, dobra. Czyli jeden problem, widzowie, nam odchodzi całkowicie z głowy, bo tutaj jest idealnie równo. No tam od drogi pasowałoby też to jakoś poogarniać. Też to pole, jeżeli chodzi o jakieś tam ukształtowanie terenu, mega wertepy. Mega wertepy, czekajcie, zobaczę, może już Karol jest na CB. Słyszysz? No coś tam jest, ale on może jeszcze na gospie. Czekajcie, może zaraz wyjedzie to... Słyszysz? Halo? O, działa! Jedziesz do mnie z pługiem? Nie, ja najpierw piwo ci dowożę, ze sklepu jadę. A, no to wracaj ze sklepu, a masz piłę w bagażniku, tak jak ci mówiłem? A jak? A, bo ty już widzę, widzę jesteś, dobra. Trzymaj. Dobra, dzięki, to ja zaraz sobie tutaj wypiję piwko. Wystarczy czy nie? A to ty przyjedziesz, to... Czy jak robimy? Ale... Wystarczą ci 2-4 paki? Ale ty dla siebie też masz, czy ja będę się musiał tymi moimi dzielić z tobą? Nie, czy tobie wystarczą 2? A, no... się wziąłem 3. A, no to wystarczą, bo właśnie tak źle zrozumiałem, dobra, nie wiedziałem, czekaj, o co chodzi. To się podzielimy jeszcze tym trzecim, to ja ci dobra. Dam 2 z niego. To wiesz co, to jedź, pociągnik, jedź po piłę, ja ogarnę ten obornik. Masz jeszcze 2. I zaraz będziesz, tak? Jadę. Czy piłę masz w bagażniku? Bo nie, bo piłę możesz mi zostawić, jak masz piłę, w bagażniku. Piłę to mam w bagażniku, to czekaj, to ci od razu zostawię. To czekaj. Czekaj, kurde. Pokaż. Masz, byś wziął, kurde, tu. O, mam już, dobra. Dobra. Chodź jeszcze, czekaj, ja ją odłożę na razie o tu i przejdźmy się, zobaczmy, jak chcesz to równać w ogóle, bo z tamtej strony, jak ja się przejechałem, pole jest zajebiście równe, tak naprawdę. A tutaj, Karol, ja myślałem, że jak tu jest równiutko, to może byśmy przelecieli o tak o po prostu. Pa. Myślę, że tutaj, tylko to by było trzeba ambonę wtedy wybrać, a, tylko nie? Kurde, tu jest znowu szerzej. No i tu wychodzi szerzej, to ambonę by było trzeba natychmiastowo stąd wywalić. No. Albo w ogóle lecieć, jak odtąd jest pole, to lecieć tak o jakoś na łuko, spacz. Powywalać te od drzewa. Albo tak o nawet, żeby to... Dobra, to ja się powoli za to będę zabierał chyba. Dobra, dobra, ja jadę po ten. Dobra, jedź po wszystko. A ja widzę, że już będę powoli przychylał te drzewa. No tam jest najwięcej roboty, bo tutaj to tego nie ma nie wiadomo jakoś ile. Tu też obornik sobie damy, tak jakąś delikatną płytką warstwę. Przeoramy to wszystko. Może jakoś głęboszem jeszcze tutaj walniemy. No to trzeba wszystko też obcinać, konfigurować, tak naprawdę, żeby to było w jakichś takich dobrych rozmiarach i żeby to się łatwo później zabierało, bo najprawdopodobniej na tą starą przyczepę będziemy to dawać, albo będziemy dawać na tą dłużycę, którą mamy, którą sobie woziliśmy wszystko po kolei, no ale to zobaczycie pewnie dopiero w późniejszym etapie, albo tą akcję nawet zobaczycie później u Karola na odcinku, bo u mnie raczej, widzowie, ze wszystkim to się nie powyrabiamy z tego, co widzę. Dobra. Najgorzej właśnie jest temat tej ambony, no nie? Bo z tą amboną będzie taki problem, że ja nie mam żadnej zgody, no ale to zniszczyć, wyciąć. Zresztą jak ja wytnę tak jak drzewo na przykład, te podpórki od tej ambony, no to ona fiknie, no nie? Tylko że weź, żeby to fiknęło, to będzie później dosyć duży problem. Tak naprawdę. Jeżeli chodzi o właśnie tutaj, nie wiem, no leśniczy może sobie z tego korzysta, może sobie korzysta z tego... Nie wiem, jakiś myśliwy. To drzewo sobie zostawimy. A jeżeli chodzi o pozwolenia na wycinkę, widzowie, nie zgadniecie. Nie mamy. Ale to jest już standard, widzowie, u nas. Jesteś? Słyszysz mnie na walkie-talkie? Słyszę. Dobra, już się jadę z pługiem. Dobra, to ja na ciebie poczekam, tutaj już sobie wejdziemy i pomyślimy, co z tą amboną. Dobra. Ty, no i co myślisz z tą amboną? No kurde, właśnie nie wiem. Bo tutaj powiem ci, że te paliki powywalać i ona poleci. Ale tak słuchaj, naprawdę. Bo z tymi ambonami to wiesz jak... To wiesz jak... Aś! Co to? No kurwa, niedźwiedź! Chodź tu! Ja pierdzielę, co to? Chodź na ambonę! Właśnie, to ja tam nie idę! Przecież on może wejść tam! Ty głupasie, zostałeś tam? Na ambonę wskoczyłem, bo on dęba staje tu! Czekaj, Karol! Jadę, może jakoś zeskoczysz! On ryczy, on ryczy!
Ty, ja bym chciał ci pomóc. Jaki wielki, na dwóch nogach staje. Ja pierdzielę, on jakiś wkurzony jest. Ty, ja popatrzę, co to jest. Odchodzi normalnie, co to jest. Ty, ale nie idzie do ciebie, może odejdzie. Poszedł. Poszedź stąd! Poszedł do niedźwiedzia! To nie pies! Jak on jest jaka boda, co to za bydlak jest w ogóle? Idź stąd, ty... No czy może nie jest jaka boda, no ale jest wielki. Co tam się dzieje normalnie? Dzwoń po policję, Michał. Karol, ja mam telefon w chałupie, jadę do chałupy na razie. Dzwoń po policję szybko. Jadę, no muszę pojechać do chałupy. Bo nie mam telefonu tutaj przy sobie. Chcesz mnie tu zostawić, jak on mnie zje zaraz tu. A to co, podejdę, żeby mnie też zjadł, to nikt po pomoc nie zadzwoni. Dobra, widzowie, ja spierdzielam na szybko. Co? Skakuję tu! No wytrzymaj chwilę, już jadę do chałupy po telefon. Ja pierdzielę, niedźwiedzie są w tych klasach. Czy ja słyszałem, że tu wilki, jakieś niedźwiedzie chodzą, ale nie wiedziałem, że to jest prawda. Ja pierdzielę, normalnie no niedźwiedź, jak się obróciłem, to taki był wielki bydlak. Matko bosko, jakie to było duże, jakie to przeżycie, widzowie, w ogóle niedźwiedzia zobaczyć. Przecież on no taką chapnął by pazurami, już po nas by było. Dobra, czekaj, to trzeba dzwonić szybko na policję, żeby tutaj Karola zaraz uratować, czy policja niech uratuje. Ale to policja będzie musiała go jako zestrzelić, albo nie wiem, czekaj, to idę po telefon do tego. Do domu szybko dzwonię. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, to było na tyle, nie wiem co teraz robić.